Cześć, witamy Was wszystkich w odcinku numer 38 podcastu Rumble Pod. Są z nami Luke Deka, mistrz sasów, Tomek Cześć. Karmowski, mistrz inwestycji, Andrzej Lipka, tak zwany Al, mistrz sprzedaży spółek. Cześć, hej. I ja, Kasia Kazior, mistrzyni moderacji oraz towarów konsumenckich oraz produktów spożywczych. Mamy dla Was kilka ciekawych tematów. Ale zanim, Al, powiedz, co tam się działo u ciebie od ostatniego odcinka, bo chyba coś się działo ciekawego. No, w weekend byłem na weselu. Wydarzenie, bo nie jestem na wiele zapraszany, to już nie ten wiek. Na szczęście jeszcze nie pogrzeby, ale już niewiele wesel. No i miałem taką ciekawą sytuację, bo rozmawialiśmy trochę o dzietności, o takich trendach społecznych. I mogłem zaobserwować na takim weselu w Warszawie, na Pradze, czyli nie takim może klasycznym z disco polo i wódką, chociaż to drugie było, to po prostu był taki fajna tradycja. Ja w ogóle jakoś tak z czasem te tradycje różne doceniam, że panna młoda rzuca bukiet za siebie. I ja pamiętam, że tak powiem, poprzednie wesela, na których bywałem, tam dużo, dużo młodsze oczywiście już to było. I zakładanie rodzin to już mało kto się tego ima, zwłaszcza, że tak powiem, w dużych miastach. I no i to było trochę takie dla mnie dziwne. No mówię, ten bukiet upadł, te dziewczyny się tak rozpierzchły. I a jaki był wiek dziewczyn? Dziewczyny były w bardzo różnym wieku. No tak bym powiedział 30, około 30, no, tak plus minus 5-7, no. No a to powiedzcie, jak panowie reagowali, czy panowie się rzucali? Panu właśnie nie było, bo pan młody nie rzucał, więc, bo to tak jak mówię, chyba w ogóle to była jedyna w ogóle taka element tradycyjny, bo tak to wiecie, no zupełnie można powiedzieć taka impreza, gdzie wszyscy byli ładnie ubrani, no, bardziej niż wesele. Ale po prostu ja, dla mnie to było też takie, no jest tak, no po prostu to widać, że nie wszystkim się śpieszy do osiadania, każdy chce z życia korzystać i mieć jak najwięcej, no i tyle. No, rozmawialiśmy o tej dzietności, że w całej Polsce jest źle, no ale w ogóle w miastach to jest dramat, no więc tak, ale jednym z powodów też było to, że właśnie kobietom brakuje jakościowych mężczyzn do nawiązania, do zbudowania związku, w którym potem będą mogły mieć dzieci. No i to wesele to potwierdza, tak, no nawet w ogóle nie było żadnych kandydatów. Poczekaj, no ja miałem doświadczenie takie, że też, że właśnie przy rzucaniu tej muchy, to też właśnie mężczyźni się rozchodzili i musieliśmy robić kiedyś powtórkę i wtedy mi spadło na buta i już nie mogłem się w ogóle wymigać nawet. Tak. Już drugi raz też się wszyscy rozeszli, ale mi spadła na buta, więc... No właśnie, ja też to pamiętam, że mężczyźni nigdy nie chcieli. Teraz nie miałem porównania, ale pierwszy raz widziałem, że kobiety nie chciały. I wiem, Kasia, ty tutaj, że tak powiem, mówisz, że to ze względu, że nie miała odpowiednich partnerów. Większość z nich była z kimś, tak? To singielek tam było mało, ale nawet sobie myślę, że no co, no to jest oznaka, że singielka chce. Nawet jak nie ma obecnie partnera, no to... No ale jakoś nikt nie chciał, nikt się nie palił. Słuchaj, jak dziewczyny nie miały przeglądu kandydatów, to może nic dziwnego, że w ciemno nie chciały łapać. Trochę jestem w stanie to zrozumieć. Ja z kolei jestem w Elblągu. Dzisiaj rano jeszcze przed nagrywaniem podcastu poszłam się przebiec. Tutaj w Elblągu mam browar. Na pewno każdy z Was pił kiedyś coś tutaj wyważonego w Elblągu. I chciałam potwierdzić, dzisiaj czuć, piwo się ważyło właśnie, więc będzie gotowe. Czy wpływają już słynne kontenerowce do Elbląga, do portu w Elblągu przez przekop Mierzei Wiślanej? Czy widać to po prostu to cargo, które wpływa do nas, czy nie? No nie wpływają, słuchaj, tak się biją po prostu przy tym wejściu do tego przekopu, że po prostu nie wiadomo, który ma wpłynąć pierwszy. I taki mamy dramat. Słuchajcie, mamy pełną listę tematów, także proponuję zacząć od pierwszego, który jest kontynuacją tego, o czym rozmawialiśmy w zeszłym odcinku, czyli Brand 24 i wezwanie na akcję Brand 24 przez Semrush, poprzez spółkę, polską spółkę zależną Semrusha, czyli Prawly. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że grupa mniejszościowych inwestorów indywidualnych uznała cenę, po której Semrush wezwał do sprzedaży za niską.
rekomendują i wzywają do podniesienia tej ceny. Mówiliśmy o 20%. Pamiętam, że ty, Tomek, wspominałeś, że zazwyczaj taka negocjacja ceny ma kilka iteracji. Jeden mówi jedno, drugi mówi drugie. Gdzieś tam krakowskim targiem się spotykają. No z tych 20% Semrush odpowiedział. I mamy odpowiedź w ciągu ostatniego tygodnia od Semrusha. Pamiętam, że twoje stanowisko było takie, że te 20% to w sumie Semrush powinien się ucieszyć i powiedzieć, ok, że to nie jest dużo. Natomiast odpowiedź Semrusha to jest złoty 50 podniesienia ceny z 45,50 na 47. Mamy 3%. No i chciałabym przerzucić piłkę do ciebie. Jak to czytasz? Myślisz, że będą dalsze negocjacje? Bo na razie nie jest to krakowski targ, bo te 3% wygląda jak rzucenie czegokolwiek. To też mówiłem tydzień temu, że ta negocjacja w ogóle została źle rozpoczęta, bo jakby niezrozumiałe dosyć jest to, w jaki sposób to porozumienie zaczęło negocjować, czyli po prostu powiedziało, że przy 20% podwyższenia ceny rozważam sprzedaż. No i to de facto jest jakaś kotwica w negocjacjach. Mam wrażenie, że jedna strona, czyli Semrush, przeczytał książkę Never Split the Difference Chrisa Vossa, a druga po prostu negocjuje pierwszy raz w życiu i mniej więcej tak to wygląda. Wydaje mi się, że skończy się ta negocjacja gdzieś blisko właśnie tego krakowskiego targu, no ale jakby bardzo zrozumiały ruch ze strony Semrusha, czyli po prostu symboliczne podniesienie i zobaczymy, co ta druga strona odpowie. Mam wrażenie, że jakby takie odpowiednie podejście do tego to jest po prostu nieogłaszanie porozumienia, zbieranie z rynku wszystkiego, co się da do osiągnięcia tych 10%. I jak się ma 10%, to po prostu trzeba ogłosić, należało ogłosić porozumienie i po prostu nic nie mówić a propos ceny i zostawić jakby kartę otwartą i wtedy ta druga strona ma problem. Jedyne, co wtedy można by było powiedzieć, to że jesteśmy ok z tym, żeby spółka była notowana i wtedy rozpoczyna się dobra negocjacja. W tym momencie to mam wrażenie, że tutaj bardziej chodziło o takie medialne napompowanie sprawy, ale też jakoś nie wierzę w jakby nie wierzę w to, że to porozumienie to jest taki monolit, że oni są wszyscy zgodni co do tego. Też jakby jestem na różnych grupach, tak jak mówiłem tydzień temu i też wśród niektórych głosów pojawiają się, że jakby ta cena to może już jest ok. W sensie, że jakby po pierwsze bidzie, to jakby już nie ma co negocjować, że dużo już nie podniosą i tak dalej, i tak dalej. No więc zobaczmy, jak to się potoczy. No tutaj ja bym dodał, że się zgadzam z tym, Tomek, bo większość tych ludzi, jak się popatrzy, tych takich mniejszych udziałowców, duża część nawet z tego porozumienia, to wiecie, to różnica i to sporo też z tych ludzi w ogóle, z moich gdzieś tam ludzi z IT, dookoła IT, ma jakieś tam akcje Brand24, no bo to jest najbardziej taka polska znana spółka giełdowa z tej działki, głównie ze względu na postać Michała Sadowskiego, ale oni mają taką ilość akcji, że dla nich, czy ta cena będzie 45 czy 55, to jest kilka tysięcy złotych różnicy. A większość tych ludzi no, zarabia bardzo dobrze i nie zrobi im to różnicy. Myślę, że to jest trochę taki ruch społeczny, jakieś takie zorganizowanie. Też na pewno znam Roberta tutaj, Dietrycha, który to prowadzi i nie mam tego mu za złe zupełnie. No, też na pewno używa tego trochę do budowania swojej marki osobistej i nie uważam, że to jest coś złego, bo równocześnie wkłada w to czas i jakąś taką swoją energię, żeby to przeprowadzić. No ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest coś, na czym no, zarobi dużo pieniędzy po prostu z samej akcji podwyżki ceny. Brand w ogóle ma ciekawą historię ludzi. Ludzie, którzy tam się wokół brandu gromadzą, często bardzo mocno stawiają na personal branding bez pokazywania palcami. A ta spółka gdzieś tam zawsze z boku sobie stoi. Jest to nomen omen tej spółki.
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych też poparło całą tę inicjatywę, więc jest ona, też odbywa się pod takim szyldem, że walczymy tutaj o lepsze standardy rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych, także na pewno jest to jakiś zacny cel, przynajmniej tak jak jest określony. A mam pytanie też do Ciebie, Luke, Ty sam prowadzisz spółkę w nieco podobnym obszarze. No i Brand24, tak jak już mówiliśmy wiele razy, to jest bardzo rozpoznawalna spółka, dużo osób ma akcje tej spółki. Jak byś to ocenił? To jest w ogóle sukces to, co się wydarzało i wydarza z Brandem 24, czy to jest porażka? Jak byś to ocenił na tym kontinuum? Myślę, że mamy jako Polacy tendencję do tego, żeby właśnie szukać trochę dziury w całym, a pewnie w ogóle lepiej dla całego naszego rynku i kapitałowego, i sosowego byłoby, jakbyśmy się tutaj, nie wiem, wspierali i mówili, że to jest sukces mimo wszystko. Wydaje mi się, że to zależy pewnie, do czego to się porównuje. Jeżeli się porównuje do bazu tego, jaki generował Michał Sadowski, no to pewnie ta spółka jest mniejszym sukcesem niż ten baz, ale jeśli porównujemy to do sytuacji, w której ta spółka była, jak Facebook ich odłączył i tak naprawdę praktycznie zabił biznes, jak byli w stanie to obrócić i teraz przez te ostatnie kwartały też fajnie budować to momentum, no to jest to na pewno sukces, jest to na pewno determinacja foundera, więc to powinniśmy na pewno przyklaskiwać i wspierać. Ja tam jeszcze po tym naszym ostatnim odcinku zajrzałem trochę w ich rachunek zysków i strat i to, co mnie bardzo zdziwiło, to, że oni mają bardzo niską, jak na SaaS, marżę brutto. Bo tam właśnie ona powinna, będziemy pewnie rozmawiali dzisiaj o tym, o GitLabie, który ma gdzieś właśnie 90%, to się gdzieś mówi o tym, że ma 80-90%, to powinna być taka marża SaaS-owa. Oni mieli chyba 55%, coś takiego. Więc to jest niska jak na SaaS, więc też ciekawy jestem, jak wyglądają w ogóle fundamenty tego biznesu, ile tam jest na przykład tego revenue oddawanego jakimś, nie wiem, partnerom po drodze, czy właśnie tak naprawdę ten potencjał wzrostu tej marży, jak wygląda. No być może ta synergia z tym razem pozwoli obciąć koszty stałe i poprawić tę rentowność. To trzeba mieć nadzieję. Tomek? Ja mam propozycję taką, żeby wziąć szybciutko te pieniądze z Brand24 i przyszykować te pieniądze na pompę 2 lipca, Mencen IPO, się zapowiada ostra jazda i tam będzie więcej hajsu do zarobienia niż te tam żebranie po kilka procent od Semrusha. Czyli zamykamy, więc to porozumienie, oficjalnie już zamykamy i wyciągamy pieniążki i żeby zdążyli do 2 lipca, tak? Tak, mi się wydaje. Do 1 lipca można odpowiadać na wezwanie, także timing jest idealny. Być może, że tutaj zaraz się doszukamy jeszcze jakiegoś porozumienia gdzieś w tle. Tym bardziej, że Semrush założony, słuchajcie, przez Rosjan, także można tutaj szukać. W ogóle sam Michał Sadowski proponuje osobom, które wierzą w Brand24, mówi, że sam tak postąpi, że wrzuci pieniądze w Semrush, ponieważ planuje dalej budować potęgę Brand24 w ramach tej grupy. Proponuje, żeby zainwestować w Semrusha. Słuchajcie, Semrush dość mocno spadł w ostatnim czasie, w sensie nastąpiła korekta, więc jest dobry moment, żeby kupić. Mają 350 milionów dolarów ARR-u i niecałe 2 miliardy wyceny, czyli mnożnik to jest 5,6 razy ARR, czyli roczne rekurencyjne przychody, co jest w porównaniu do bonanzy covidowej bardzo niskim tak naprawdę wskaźnikiem. Także jeśli ktoś wierzy dalej w ten brand, wierzy w Michała, to można sprzedawać i albo w Mencena, albo w Semrush i prawdopodobnie tutaj można zyskać więcej, ale też w ostatnim czasie wpadł w nasze ręce temat GitLaba, nie GitHuba, czyli konkurenta właściwie GitHuba, jako kolejnej alternatywy inwestycyjnej. Chcielibyśmy chwilę o tym pogadać. Czy to jest faktycznie dobry moment, żeby inwestować w SaaS-y, z których trochę światło zostało, albo nawet bardzo, bardziej niż trochę zostało przekierowane na AI, a tak naprawdę być może czają się jakieś okazje inwestycyjne właśnie w świecie SaaS-owym. I chcielibyśmy tutaj prześwietlić spółkę GitLab i spojrzeć na to, czy jest to właśnie tego typu okazja. Bardzo dobre wyniki, kilka pozytywów, jeśli chodzi o liczby. No i tutaj, Luke, ty sam prowadzisz SaaS, znasz od podszewki ten rynek. Czy możesz nam coś powiedzieć o GitLabie i jak na to patrzysz pod kątem inwestycyjnym? Jasne, tutaj fajne podsumowanie zrobił Jason Lemkin z Saster
i tak naprawdę gdzieś wrzucił rzeczywiście tę tezę o tym, jakoby to był dobry deal do zrobienia. Czyli mamy GitLaba, który teraz ma 700 milionów dolarów tego rekurencyjnego przychodu rocznego, rośnie 30%, 130% net retention rate, to jest bardzo ważna metryka w SaaS-ach, czyli to jest tak naprawdę to, ile obecni klienci rosną w przychodzie rok do roku, czyli to oznacza, że tak naprawdę każdy klient za rok będzie wydawał 130% tego, co wydaje teraz. 20% free cash flowów i tak naprawdę zawsze do tej pory, odkąd są na giełdzie od 2021 roku, gdzieś rzeczywiście tak jakby bezproblemowo zawsze uderzali w te swoje estymaty i forecasty. No i czy to jest dobry deal? No i teraz właśnie rzeczywiście oni mają niecałe 10 razy ten ARR. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oko, no to to, że jeżeli spółka rośnie 30% i ma ten net retention rate, co jest znowu bardzo dobre, 130%, to znaczy, że tam jest dosyć mało nowego biznesu. Bo tak naprawdę ten wzrost 30% można osiągnąć praktycznie samymi obecnymi klientami. I to jest tak naprawdę gdzieś... No i, na pewno jednym z powodów jest konkurencja i to, z kim oni się rzeczywiście biją, no bo rzeczywiście GitLab jest konkurentem GitHuba, który został niedawno przyjęty, niedawno, jakiś czas temu już przyjęty przez Microsofta, więc tutaj na pewno jest to ryzyko bandlowania i zbierania tych rzeczy w jedno. Oni też są trochę jednak mimo wszystko konkurentem Atlassiana i Jiry, no bo to jest taki trochę produkt pomiędzy, czyli można go użyć do całego, powiedzmy, takiego life cycle product managementowego. No więc nowego biznesu za bardzo nie zdobywają, rosną ci ich klienci, ale podejrzewam, że też się trochę można o to martwić, bo tam mają jednak model, który jest związany per seat. No więc jakby kupujesz więcej seatów, wtedy kiedy zatrudniasz więcej deweloperów, coraz mniej ludzi zatrudnia więcej deweloperów, więc tak naprawdę pewnie jest ryzyko tego, że ten upsell będzie coraz trudniejszy i coraz bardziej skomplikowany. Więc mnie zupełnie szczerze, mimo tego, że gdzieś już na rynku się pojawiło, że to może jest dobra okazja inwestycyjna, to GitLab nie przekonuje mocno. To ma dla ciebie 10... Ja chciałem tylko dodać może tak ze swojego bardzo krótkiego doświadczenia, to może tak nie do końca jasno powiedzieliśmy, czym jest GitLab. To jest oprogramowanie do repozytorium kodu i pracy wspólnej na kodzie źródłowym przez programistów, tak? Czyli i teraz my w Predice jeszcze jakiś czas temu żeśmy wdrażali akurat GitHuba dla klientów dużych, globalnych, enterprise'owych i rzeczywiście ten net retention, który tam było widać, my widzieliśmy u klientów, po prostu kolejne role są do systemu dopinane, tak? Zwykły, nie wiem, kierownik projektów zaczyna być Scrum Masterem, musi mieć dostęp do issue trackera i tych różnych rzeczy, tych stories, opisów i po prostu też automatyzacje dookoła DevOpsów, więc bardzo dużo, ta platforma daje dużo możliwości, a klienci co kupują to, z reguły wdrażają 20% funkcjonalności w pierwszym, czyli po prostu wspólne repozytorium. Więc ten net retention pewnie na tym można utrzymać, ale fakt, że no, mówi się o tym, że ten trend programistów, nie zatrudnia się już tylu programistów, może spowodować, że rzeczywiście wzrost przynajmniej seatów nie będzie tak widoczny, nawet jeśli average ticket per seat będzie rósł, bo będą też nowe feature'y i będzie można dołączać. Także no, to jest taki SaaS, bym powiedział, nietypowy, nie konsumerowy, tylko właśnie dla programistów i raczej dużych firm. To wam jeszcze oczywiście pokażę, że wszyscy liczą na to, że tutaj się pojawi oczywiście coming soon AI w środku, w tym life cycle, no i tych seatów nie będzie tyle potrzeby, no bo normalna cena to jest $29 za tego usera, a dołożysz kolejne 39, więc tak naprawdę próbują też na pewno drive'ować inaczej. To, co Al powiedziałeś, to dopinanie dodatkowych użytkowników, którzy niekoniecznie sami są programistami, to z drugiej strony jest taki kontrargument, że w tym momencie nawet jeśli tych programistów będziemy mieć mniej, to możemy dopinać kolejne seaty, bo tak naprawdę dużo więcej osób będzie mogło kontrybuować do tworzenia kodów danej organizacji. I w tym momencie z tego właśnie dodatkowego revenue 50% pochodzi z dodawania nowych stanowisk. 50%, jak rozumiem, to jest jakieś podnoszenie ceny.
Więc no jest też poduszka na podniesienie ceny. Tak. I czern jest bardzo mały, bo tam jak się wdroży tą platformę, to po prostu wyjście z niej, tam masz poautomatyzowane, z innymi systemami, połączone, użytkownicy się przyzwyczajają do tego interfejsu, jak tam coś robić. I po prostu wyjście z tego potem to jest zmiana całego tego life cycle produkowania w ogóle produktów kodu i to jest trudne bardzo. No tylko, że na pojedynczym kliencie nie można w nieskończoność rosnąć tego etykietu, bo w końcu ktoś tam zauważy, że patrzcie ile wydajemy na tego GitLaba, trzeba zobaczyć co jest alternatywnym rozwiązaniem, no bo to jest rzeczywiście taki złoty graal SaaS-owy, ten net retention rate, natomiast bez nowego biznesu, który wchodzi i łapiemy go wystarczająco wcześniej, też jak popatrzymy, ten model biznesowy jest sensowny, mają też model free, czyli rzeczywiście próbują tego takiego product-led growth, żeby złapać jak najwięcej kawałku rynku i wtedy jak już ktoś jest na tej platformie, no to zaczyna być successful, zaczyna zatrudniać więcej programistów, no i będzie tam rósł. Natomiast po prostu na liczbach albo coś źle czytam, to nie wynika, że tam jest dużo tego nowego biznesu po prostu. To z mojej strony kilka jakby faktów. Temat jakby został rzeczywiście przez Lemkina jakby poruszony. Później na live'ie YouTube'owym All In Podcast temat został poruszony szerzej i zgodnie panowie powiedzieli, że to jest tanie i że to jest jakby przykład tego, że można dalej inwestować w software po niskich wycenach, no i tak może nie wprost, że to jest okazja, ale że to jest naprawdę dobra wycena. W zeszłym roku, właśnie w drugiej połowie roku, Bank of America opublikował taki raport 27 spółek, które będą najmocniej dotknięte przez AI negatywnie, w sensie, że ten AI i ta zmiana strukturalna rynku software'owego dotknie szereg spółek i na tej liście 27 spółek właśnie znalazł się GitLab, więc na pewno sentyment taki przynajmniej wśród instytucji, które to właśnie bardzo mocno jednak opierają się na takim researchu takich brokerów dużych, to na pewno ten sentyment był raczej na pewno nie przeważał rynku, pewnie nie doważał. Lub niektórzy się mogli też wycofywać. Ale no dobra, no to w tym świecie SaaS-owym te wskaźniki mamy ile razy RRR i tak dalej, no to wszystkie, jaki jest wzrost, jaki jest net retention rate, to GitLab wygląda w porównaniu do innych dosyć atrakcyjnie wyceniony. Natomiast ta nomenklatura, ona się pojawiła jakiś czas temu, żeby patrzeć właśnie na net retention rate i ile razy jest wyciągane razy RRR. To jest taka nomenklatura ze świata SaaS-owego i została przeniesiona w jakiś sposób do na rynki kapitałowe. Ale rynki kapitałowe też mają swoje wskaźniki, na przykład price to earnings, czyli P do I. I na przykład jeśli patrzymy na Magnificent Seven, tutaj nie wiem, czy są wszystkie, ale mamy Nvidia, która na 26 rok i wszyscy mówią, że to jest bańka, jest wyceniana 30 razy, Google 19 razy, Apple, który jest oczywiście przeceniony i tak dalej, w sensie Tesla, przepraszam, 45 razy, to GitLab jest po prostu, ma mnożnik 60 razy. Więc te dwa światy muszą moim zdaniem się dogadać, na które wskaźniki patrzymy i z punktu widzenia takiego portfolio menadżera, który po prostu nie jest ze świata SaaS-owego, no to on będzie patrzył na jakieś wskaźniki EV, EBITDA, private price to earnings i może już przestanie kupować, no to widać chyba, tak, że przestali kupować inwestorzy tą nomenklaturę, ile razy RRR, czyli ile razy przychody rekurencyjne. I ta narracja wokół tych przychodów rekurencyjnych, ona się utrzymywała, no ale Apple, czy Nvidia, czy Google, czy Amazon, dużo ich przychodów też są rekurencyjne przecież. Może nie w taki sposób, że jest podłączona karta, ale co do natury rzeczy, to te przychody
też są powtarzalne po prostu, bo wynika to z tego, że ich produkty są na tyle sticky do klienta i są na tyle atrakcyjne, że klient będzie cały czas wracał. Więc trochę nie rozumiem, dlaczego mówimy w przypadku SaaS-ów, ile razy jest spółka wyceniona na ARR-ze, a w przypadku Nvidia, czy Meta, czy Google'a mówimy o jakimś EV/EBITDA, czy price to earnings. Znaczy no tak, no bo to na tyle, na ile ja rozumiem te mnożniki, no to w przypadku SaaS-ów one wynikają z dwóch rzeczy, albo powinny wynikać rzeczywiście z dwóch rzeczy, czyli stosunkowo mało capexu, czyli jakby budujesz produkt, później który ma bardzo wysoką marżę brutto, czyli w przypadku właśnie GitLab'a to było chyba 91% czy 90%, więc w świecie trochę takim właśnie SaaS-owym ta chyba narracja do rynków była taka, że kiedyś ten produkt już będzie taki duży, że my będziemy mogli obciąć to, co jest pod spodem znacznie i to będzie po prostu generowało jakąś masę cashflowów, masę, no bo przecież słuchajcie, 90% marża brutto, no to tutaj jakby będzie mnóstwo hajsu. Ale realia rynkowe są zupełnie inne, czyli realia są takie, że nie możesz wyciąć sales and marketing, bo zaraz cię zje konkurencja. Nie możesz wyciąć R&D, bo cały czas musisz dokładać nowe feature'y, żeby być konkurencyjnym albo spełniać te potrzeby klientów. Więc myślę, że rzeczywiście jest tak, że po tej bonanzie covidowej się trochę jakby rynek otrząsnął i to są rzeczy urealnione. Czy one wciąż powinny być te mnożniki bliskie Magnificent Seven, które jednak te wzrosty tam, abstrahując od Nvidia, która ten wzrost ostatnio ma strasznie wysoki, to są może single digit albo no tam kilkanaście procent, tak? No to są już trochę keszkały. Tam masz na pewno większy potencjał na ten upside jeszcze po stronie revenue, tak? Żeby to urosło 5 razy na przykład, tak? Więc tam jest dużo większa szansa na to. No ale rozumiem, co mówisz. Myślę, że rynek to jakby wziął pod uwagę i to jest norma teraz, a nie jesteśmy w dołkach. To też się nagle okazało, tak mam wrażenie, że inwestorzy dochodzą do, część inwestorów na pewno dochodzi do takiej realizacji, że nie tylko przychody są powtarzalne, ale część tych kosztów też jest powtarzalna. I czekanie na to, aż spółka zostanie takim cash cowem, będzie generowała właśnie cały cash z tej 90% marży, to jest czekanie na coś, co się może nie wydarzyć. I nigdy się nie wydarzyło jeszcze. Nigdy się jeszcze nigdy nie wydarzyło. W sensie, nigdy się tak? Nie wydarzyło, dokładnie. I może czas na to, żeby wyceniać po prostu tak samo na tych samych, no żeby porównywać jabłko do jabłka, a nie jabłko do gruszki i traktować spółki SaaS-owe jako coś wyjątkowego, co jest wyjęte spoza zasad rynków kapitałowych. Ale też widać, że nikt nawet... że rynek nie wynagradza takiego stanu, gdzie na przykład spółka dochodzi do takiego momentu, że osiągnęła już maks swojego potencjału w swojej niszy, czyli dochodzi do jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś poziomu przychodów i teraz jakby będzie tą bazę monetyzować. Czyli jeśli spółka SaaS-owa przestaje rosnąć, to nagle te mnożniki mocno spadają i rynek jest bardzo niezadowolony, więc trochę takie rozdwojenie jaźni tutaj widzę. No, tylko Tomek, ty mówisz porównać jabłka do jabłek, tak? A tutaj no, Magnificent Seven i GitLab to trochę nie ta liga. W sensie GitLab jest dużo młodszą spółką, tak? Oni byli założeni w 2014 roku, mają 1600 pracowników, ich wycena market cap jest, mimo tych wskaźników, które pokazałeś, które są wyższe, jest no 50 razy mniejsza po prostu niż te, które pokazałeś jako te Magnificent Seven. I to, na czym ja bym powiedział, że jedyne, co martwi, to jeśli rzeczywiście taka spółka SaaS-owa ma bardzo dobry te marże brutto, tak jak GitLab, ale nie rośnie w nowych klientów, no to na coś wydaje pieniądze. To pytanie, na co wydaje pieniądze? No pewnie na sales and marketing. Pytanie, jak on działa, jeśli głównie mają wzrost z obecnych klientów. I pewnie to jest takie pytanie. No i może takie ostatnie, trochę wracając do Brand24, bo tu porównywaliśmy. Ja nie znam danych, ale gdyby wziąć, może się tam uda jeszcze zerknąć później, zebrane rundy GitLab'a i Branda, to jest tak jakby kapitał, który inwestujemy w produkt. No to tyle, ile kapitału moim zdaniem możemy zainwestować w ten produkt i mądrze go rozwinąć, tak
zaawansowany produkt zrobimy, tak? I to zaawansowanie tego produktu będzie widoczne potem w tych marżach brutto. I po prostu wydaje mi się, znowu, to jest trochę taka moja, powiedzmy, no, z palca, ten, że naprawdę Brand24 w porównaniu, w zaawansowaniu produktu nie jest to tak zaawansowany produkt jak GitLab, tak? Oczywiście zupełnie inny produkt, inne branże i tak dalej, ale no, ten kapitał potem jest zwracany w tych marżach brutto i brand był też robiony na starcie po prostu prawie że bootstrapowo i to finansowanie na początku, które mieli, było naprawdę małe, a GitLab to złote dziecko Doliny Krzemowej. Nie wszystko tak można chyba, w sensie, że jakość produktu, no to chyba jakość biznes modelu bym powiedział, a nie jakość produktu, no po prostu, a jeszcze trochę odpowiadając na to, gdzie jest ten sales and marketing i gdzie jest wydawany, no to też jest rola wpisywana raczej, no wszyscy sobie wpisują gdzie chcą teoretycznie, ale raczej wpisuje się ją w sales i to jest w zespole revenue, to jest rola customer success managera, czyli osoby, która jest z tym klientem i go jakby tłumaczy mu te feature'y, które tam są i jeszcze, żeby wciągnął więcej osób, więc to są osoby, które też są na commission i to też jest nowe revenue, ale nie nowi klienci, tak? W tym sales and marketing. Tam jak patrzyłem na P&L-a, no to tam rzeczywiście ten sales and marketing urósł chyba 7% rok do roku, więc nie jest tak, że rośnie wraz z revenue, więc nie jest źle. R&D też około 10%. G&A bardzo tam urosło i jakieś koszty związane z akwizycją tam się zaczęły pojawiać, więc... Ja jestem też Al w tym obozie, żeby jabłka porównywać do jabłek, gruszki do gruszek, więc trochę się nie zgodzę z takim stanowiskiem, żeby wszystko do wszystkiego przykładać tę miarę price to earnings. No, trzymając się dalej tej analogii warzywniakowo-owocowej, no to jak idziemy do warzywniaka, to niektóre rzeczy kupujemy też na sztuki, a inne kupujemy na wagę, bo mają inną specyfikę i to po prostu bardziej do nich pasuje. I ja na przykład nie zgadzam się z tym, że Nvidia sprzedaje w bardzo podobny sposób, bo jednak jeśli kupimy subskrypcję GitLaba i cała firma korzysta z tego, żeby tworzyć kod, to tak naprawdę nie możemy sobie w kolejnym miesiącu może z tego zrezygnować, a w następnym znowu kupić. To tak naprawdę faktycznie są wydatki, które jak już ponosisz, to z dużym prawdopodobieństwem będziesz je dalej ponosić, bo jesteś uwiązany z tym produktem i nie możesz go włączać on and off. Oczywiście z jakimiś wyjątkami, jest też czerń i tak dalej, to rozumiem, ale natura tego produktu jest jednak inna. Natomiast jeśli chodzi o na przykład o Nvidia, to w ogóle to jest dosyć ciekawy case, bo niedawno Jensen Huang, czyli założyciel Nvidia, rozmawiał z founderem Stripe'a i mieli akurat taki w ogóle śmieszny żart, gdzie Jensen powiedział, o ja może będę używał twoich produktów i tak w sumie dużo za to nie zapłacę, bo mam tam kilka faktur miesięcznie, które klienci mi opłacają. Oczywiście był to swego typu żart, ale Jensen pokazał, że w jego biznesie po prostu liczy się dosłownie kilka faktur w danym miesiącu i nic więcej, także faktycznie ma dosłownie kilku klientów i podejrzewam, że każdy zakup to jest kolejna negocjacja i tak samo jest z Applem. Możesz sobie kupić kolejny model, a możesz przeczekać 4 lata, tak jak ostatnio miało to miejsce, więc wydaje mi się, że ta różnica tutaj jest dosyć duża. I też spodobało mi się, ale to co powiedziałeś o tym, że to jest nowa spółka GitLab, pod kątem generowania cashu na przykład, no to widać, że faktycznie oni idą w jakimś kierunku, to jest droga w jakimś kierunku, to nie jest ciągle to samo, że przepalamy cash, to jest droga w kierunku bycia cash positive. Także ta spółka naprawdę teraz jest w takim momencie tranzycji i być może wydarzy się to, o czym Luke mówisz, czyli nagle ta spółka zmieni się w spółkę, która generuje profity i będzie można odciąć część tych dodatkowych kosztów. I jeszcze może ostatni temat, który chciałam poruszyć właśnie jeśli chodzi o GitLab. Spodobała mi się jedna rzecz i tutaj też Al, może podpytałabym Ciebie o porównanie tego do GitHuba, bo widzę, że liczba klientów GitLaba, którzy płacą powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie, rośnie bardzo dynamicznie. W 2 lata no niemalże się podwoiła. I zaczęłam mieć tutaj taką tezę, że GitLab specjalizuje się trochę w dużych klientach, którzy wymagają bardzo bezpiecznego produktu, wymagają dużo zabezpieczeń, w przeciwieństwie trochę do GitHuba, który jest z kolei takim produktem trochę bardziej open source'owym dla mniejszych zespołów, z mniejszym naciskiem na to bezpieczeństwo, a z większym na wygodę i efektywność użytkowania. I czy można tutaj postawić taką tezę, że GitLab próbuje sobie wygospodarować takie miejsce wśród dużych klientów, którzy mają dużą potrzebę właśnie na bezpieczeństwo swoich operacji, w szczególności kiedy będzie więcej AI, więcej data security, które będzie super istotne. Czy
to może być taka teza, że faktycznie o, ten GitLab złapał teraz wiatr w żagle i to jest rynek, na którym ma szansę wypłynąć. Hmm. Jak to porównujesz też po swoim doświadczeniu z GitHubem? Znaczy tu pierwsze co, no to GitHub to był taki projekt mocno open source'owy z dużym community po prostu programistów i w ogóle oba się opierają na tym tak zwanym protokole Git repozytorium, tak? To jest taki protokół do właśnie tych wspólnego repozytorium kodu. No i mają trochę inne podejście, natomiast w momencie kiedy Microsoft kupił GitHuba, no to było bardzo duże tam oburzenie i taki ruch wśród tych programistów, no że z platformy open source zaraz zrobi się z klasyczny Microsoftowy closed source. I natomiast to, czy to się wydarzyło, no ja trochę dalej już jestem od tego, trudno mi powiedzieć. I no, nasze doświadczenia z wdrażaniem tego GitHuba były jednak takie, że on był zawsze budowany dookoła Microsoftem, tak? Microsoft miał swój DevOps, tak zwany Azure DevOps i po prostu zamienialiśmy u klientów, powiedzmy Azure DevOps na GitHuba lub wdrażaliśmy GitHuba od nowo i to były raczej duże firmy, po kilkaset, kilku tysięcy programistów, więc nie wiem, no może to też taki profil, natomiast na ile rzeczywiście Microsoft to zamknął, to ja trochę już nie jestem w temacie, więc trudniej mi powiedzieć. Wydaje mi się, że pewnie, tak, masz trochę racji w tym, co mówisz, tak się GitLab pozycjonował, natomiast no Microsoft może z tym GitHubem zrobić dużo i myślę, że to też może być w tej wycenie jakoś odwzorowane, że no akwizycja GitHuba przez Microsoft może nie pomagać GitLabowi, tak? Bo tu nagle staje mocniejszy gracz z dużą dystrybucją za nim, znany z bundlowania zresztą, tak? O czym już nieraz mówiliśmy, więc dla takiego GitLaba, który być może jest właśnie w dużych firmach, w których już jest Microsoft Azure, jest utrudniony, bo zaraz sprzedawcy Microsoftu mówią, jak już masz Azure, to wydasz na Azure tyle, to tutaj masz zniżkę na GitHuba, który już jest nasz, tak? Także no, nie wiem, trochę, ale to taka trochę moja hipoteza. Ktoś kupuje w takim razie po tej całej rozmowie GitLaba? Ja nie. Piszcie w komentarzach, czy kupujecie GitLaba. Tak. Czy może Mencena, czy może Semrasza. Do Mencena trzeba powiedzieć, że jak wysłali, Luke wysłałeś, jaki ticker ma Mencen, powiedz lepiej. XDD. I to jest oficjalny dowód, że to jest memstock, który właśnie wchodzi na naszą polską giełdę. To dla młodego pokolenia tutaj po prostu jak w masło wchodzimy w to. Kupuj. Najmocniejsze argumenty są jednak za Mencenem. Dobry ticker, tak. Dobra wróżba, nomen omen. Nie ma to jak inwestować w fundamenty. W świecie technologii dzieje się dosyć dużo, więc chcę pozostać w tym świecie, ale na chwilę może mniej inwestycyjnie, chociaż też nie do końca. Kilka takich ciekawych wydarzeń z ostatniego tygodnia. Chcielibyśmy je pozbierać razem i chwilę też o nich pogadać. Pierwszy temat. Okazuje się, że Apple ze swoim Apple Intelligence na razie wstrzymuje się z wejściem do Unii Europejskiej ze względu na tak zwany Digital Markets Act, który obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i wymaga od największych graczy technologicznych tego, żeby funkcjonalności na ich platformach były interoperacyjne, czyli mogły działać na innych różnego rodzaju platformach. Te wymogi są relatywnie nowe, nie do końca jasne, w jaki sposób mają być zaimplementowane do poszczególnych produktów. No więc Apple mówi, na razie nie do końca wiemy, czy jesteśmy w stanie temu sprostać, będziemy rozmawiać z Unią Europejską, ale na razie nie wprowadzamy Apple Intelligence, więc niestety GenMoji na razie w Europie nie będzie można używać. Tutaj będę miała na pewno pytanie do Luka, co w związku z tym, czy będziesz wyjeżdżał do Stanów, żeby móc z tego korzystać, no bo jak wiemy, Luke jest fanboyem tematu. Natomiast jeśli Apple Intelligence nie zamówi dla nas lotu, to może zrobi to Metis, czyli nowy agent, chatbot, którego planuje wypuścić Amazon. Amazon od 2014 roku ma już Alexę, która miała dla nas bukować loty, robić nie wiadomo co. Teraz ten nowy agent ma dla nas bukować loty, także słuchajcie, jest dużo chętnych na bukowanie lotów. Praktycznie jest to use case, który podaje każdy chatbot, więc pewnie wiele z nas będzie miało podwójne bookingi tych wszystkich lotów. Także też jestem ciekawa, co ale poczekaj, o tym on to będzie robił już... On to będzie robił na tym naszym Amazon Fire Phone, którego wszyscy używają, tak? Co Amazon go wprowadza? Tak, dokładnie. Jak odpalisz swojego Fire Phone'a, od razu jak w dym, możesz prosić o bukowanie tego biletu właśnie, który jest podstawowym use case'em. Także jestem też ciekawa, co o tym sądzicie, bo brzmi już to trochę jak nuda, tak? Czyli powtórzenie tego samego przez szóstą firmę z rzędu. No i ostatnia rzecz, po prostu niesamowita historia z tego tygodnia, Nvidia zaczęła spadać.
wszyscy w szoku, rynki w szoku, więc tutaj na pewno będę prosiła o trochę komentarza od Tomka w tym temacie, ale oczywiście pogadamy wszyscy. To może Luke, najpierw temat tego Apple'a. Wyjeżdżasz do Stanów, żeby móc z tego korzystać? Oczywiście, że tak. Nie, tak zupełnie serio, no to wszystko się okaże, co się stanie. Rzeczywiście, no bo to nie jest powiedziane, że to nie wejdzie rzeczywiście w 2024 roku, tylko to jest jakieś pewnie publiczne wywieranie presji na Komisji Europejskiej, że hej, tutaj macie konsumentów, oni bardzo lubią te nasze telefony i bardzo polubili tą naszą prezentację o tym Apple Intelligence, a wasze regulacje nam po prostu uprzykrzają życie i sprawiają, że wasi ludzie, dla których reprezentujecie, nie będą w stanie używać tych nowinek. Więc oczywiście zobaczymy, co się stanie, no bo to też jest tak, że Apple no, będzie pragmatycznie na to patrzył. Jeżeli będzie w stanie sprostać tym regulacjom i będzie mógł zarobić na Europie, która jest bardzo dużym rynkiem zbytu też, no to będzie chciał zarobić na Europie. Natomiast nie dziwię się, że powiedzieli to, co powiedzieli Komisji Europejskiej, no bo to też jakby rozmawiamy tutaj często o tym, nadmierne regulacje będą prowadziły do jakiegoś wykluczenia technologicznego nas w Europie. A ty, Tomek, zastanawiałeś się nad kupnem nowego telefonu? Mieliśmy taką rozmowę offline, czy czekać i kupować już, czy czekać na release nowego telefonu, czy kupować już teraz? A w tym nowym świetle, jak na to patrzysz i na pozostałe tematy technologiczne, o których chcemy dzisiaj rozmawiać? Sympatyzuję mocno z tym, co powiedział Luke, że to jest jakieś takie zagranie, bo rynek europejski, jak połączyć te wszystkie kraje, uznać, że to jest jeden rynek, to jest porównywalny z rynkiem Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o GDP, więc trudno, żeby jakaś firma po prostu zrezygnowała z tego firmu ze względu na jakieś regulacje. Myślę, że to jest po prostu no go, więc to wydaje mi się, że to jakoś zostanie resolved. Jeśli chodzi o te telefony, też kompletnie nie znam, też nie mam zainteresowania, więc po prostu czekam, aż jakaś mądra osoba, która jest geekiem Apple'owym, powie mi, czy mam zmienić i na co, czy czekać, ale czy nie czekać. Tomek, ty masz taki mały iPhone, nie? To jesteś taki... Ja mam, tak, ja po prostu będę musiał się przenieść. Ja mam taki mini, to jest, nie wiem, 14 mini, czy jakieś takie już coś, chyba nie ale robią. To jest... Już tego nie robią. To miało taki procesor, który był w takim odpowiedniku większym, ale był to mały telefon, który był tak naprawdę wielkością poprzednich iPhone'ów. One po prostu, tak jak te nasze samochody, po prostu nagle po prostu pompują się z każdym nowym modelem. To po prostu było, no, nie wiem, no, jak biegam, czy w ogóle, no, nie wiem, no, nie jestem przyzwyczajony chodzić z cegłówką w kieszeni. No. W każdym razie ten temat NVIDII myślę, że jest ciekawy. Co jest ciekawego? Ja bym chętnie coś o tym powiedział, bo tak sobie patrzyłem z mojego punktu inwestowania, ja tak personalnie trochę jestem w sumie ciągle niedoważony w giełdzie i dużo ludzi, też zresztą ciekawa rozmowa a propos tego wesela, tutaj rozmawiałem z 20-latkiem i okazało się, że jest coś takiego jak inwestowanie młodych ludzi w takie a la meme stocki i właśnie mówię o tym, jak to jego kolega wcześniej grał, gdzieś tam betował jakieś zakłady, a teraz sobie na giełdzie właśnie obstawia Nvidia i takie rzeczy. Więc pytanie, ile z tych wycen to są właśnie spekulacje, ETF-y i tak dalej. Natomiast częste pytanie, które pada, to jest pytanie, czy my jesteśmy teraz w, właśnie zaczyna się jakiś po prostu bubble. I najczęściej się to porównuje po prostu do słynnego dotcom bubble z 2000 roku. I to, co chciałem pokazać, to już szeruję mój ekran. Co to w ogóle jest taki bubble? No to tu jest cała taka historia jak złoto, czyli ile procent wzrosło w jakim czasie, a następnie spadło. Tak? Czyli taki dość szybki, można powiedzieć, relatywny, bo to jest od relatywnej wartości, to widać na wykresie, jak to wygląda złoto, Japonia, indeksy w Japonii, właśnie dotcom. I Chiny, czyli chińska giełda, nasze niedawne też z tymi wszystkimi takimi spółkami, także SaaS-ami, ale takimi, które nie były zyskowne. No i teraz ten Nasdaq 100, który tak naprawdę, jak spojrzymy sobie tutaj, on się dopiero, można by pomyśleć, zaczyna. I jakie są różnice? No to pierwsza, jaka jest różnica, to są wyceny właśnie po tym zysk
price to earnings ratio, czyli cena do zysku, to co mówiłeś ty, Tomek, była dużo wyższa w tym czasie dotcomu. Tych four horsemen, tych czterech jeźdźców apokalipsy, to był Dell, Microsoft, co tam jeszcze było, Intel i Cisco. No i Cisco często się porównuje właśnie do Nvidia, ale jest różnica w tych wycenach, czyli te przychody i zyski tych firm teraz, czyli Microsoft, Amazon, Nvidia, tu akurat jest podane jako tych trzech gwiazdy, są dużo wyższe te przychody, więc te wskaźniki są niższe. No i widać też porównanie zarówno właśnie tutaj na przykład Cisco do Nvidia, że w przypadku Nvidia to rosną nie tylko ta cena, ale też ich przychody oraz zyski. W przypadku Cisco no to było głównie wzrost po prostu wyceny. To samo na rynkach IPO i teraz w tej chwili rynek IPO jest, można powiedzieć, rozmawialiśmy już o tym, trochę taki no, półmartwy, niewiele się dzieje. No i to, co jeszcze może ostatnie, które by wskazywało, że jest tutaj jakiś taki pik zdecydowany, no to jest pik, ile top 5 z S&P 500 indeksu, jaki to jest procent całości indeksu. No i w tej chwili mamy, to akurat trochę starsza dana, z maja 2023, teraz może być to jeszcze więcej, to jest 24%, w piku w dotcomie było 18%. No i teraz można to odczytywać, że jest to jakiś wskaźnik, ale nie mamy jakby pomiarów jakichś tam stricte korelacji. No i ostatnie to, co myślę, tak warto na to spojrzeć, to że ten Nasdaq, tak naprawdę ten nasz dotcom bubble 2000 roku, to mniej więcej 5 lat rósł, a spadł w półtora roku do dołka. Więc tak naprawdę ten okres budowania był dosyć długi i moim zdaniem to są takie głosy, wiele z takich głosów jest, że my teraz jesteśmy trochę tak jakby na początku jeszcze tego. I to widać też tutaj na tym wykresie takim, o czym też rozmawialiśmy, czyli pomarańczowa linia to jest ten czas tworzenia wartości ze sztucznej inteligencji, a tu jest ten, że tak powiem, bubble, czyli wyceny. I my już jedziemy mocno do góry z wycenami, a wartości niekoniecznie jeszcze widzimy. I o tym też żeśmy rozmawiali. I tak naprawdę ja trochę tak patrzę na to, że to nie jest może moment, kiedy to wszystko strzeli. Pewnie strzeli, ale no wiele z tych wskaźników nie pokazuje, żeby to był już pik w tej chwili. Także nie, ja osobiście akurat nie odczytuję tego spadku Nvidia jako jakieś, o Boże, poszło w dół, to teraz już wszystko leci w dół. No i tyle, tak. To, co jeszcze może ostatnie, co mnie zaciekawiło, to jest poziom w ogóle wycen tych spółek, to co kiedyś rozmawialiśmy, czym jest inflacja. No jakby wziąć inflację, jak rynek akcji ucieka, to jest dużo wyższe niż te liczby, które mamy oficjalnie. I po prostu te przychody tych spółek są no po prostu znacznie, znacznie wyższe niż wtedy z tego dotcomu. Jest sporo uzasadnienia właściwie, żeby dalej rosło z tego, co pokazujesz, Al. A Tomek, w takim razie, jak podchodzisz do tej korekty? Jaką masz interpretację? To zanim pokażę jakieś liczby, to anegdotycznie tutaj może historię z życia wzięte. Mieliśmy właśnie kolację ostatnio z koleżanką, która pracuje w Nvidia i właśnie opowiadała, która ma akcję Nvidia, no i akurat to była kolacja w tym momencie, jak Nvidia spadała tam 7%, więc dosyć była podenerwowana, to było widać, ale też opowiadała właśnie, jak to wygląda w Nvidia od strony pracowników, że właśnie wszyscy raczej oglądają te ceny akcji. Są tacy, którzy sprzedali tam po 600 rok temu, są tacy, którzy trzymają, są tacy, którzy sprzedali ostatnio i ci ludzie są, jak ludzie wokół nich wiedzą, że mają te akcje, no to każdy jest wujkiem dobra rada i mówi teraz trzeba, no to myślę, że to jest taki trochę mindfuck dla tych ludzi, no bo to są ludzie, którzy są, nie wiem, koderami, researcherami i nagle dostali w ręce coś, co po prostu jest towarem bardzo cennym na rynku i rośnie i nie wiadomo, kiedy to w takim razie sprzedać. No i wyobrażam sobie, że ludzie, którzy sprzedali rok temu, bo już tam wzrosło, nie wiem, 100%, no to teraz myślę, że to jest taka, musi być, przychodzenie do pracy musi być dosyć ciężkie, patrząc na swoich wszystkich kolegów z pracy, którzy dalej trzymają i się cieszą, choć i każdy dzień jest dla nich wspaniały, no bo rośnie, no to oni po prostu każdego dnia mają przypominane, że się sfrajerzyli właśnie rok temu.
i po prostu nie spijają tej całej śmietanki. To jest jedna anegdota. Druga anegdota to coraz więcej od ludzi, którzy rzeczywiście są hands-on w tym temacie AI-owym i próbują pomagać różnym firmom we wdrożeniach. To widać, że i to są ich opinie, że widać, że była taka fala, która ostatnio trwała, że każdy klient kupował, nie wiem, projekty, czy próbował robić wdrożenia, ale to były bardziej po prostu takie projekty, które miały pokazać, jakie są możliwości. Większość, ciężko znaleźć takie use case'y wykorzystania w tym momencie AI-a, które coś zmieniają w tych firmach, więc pewnie przyjdzie taka realizacja na rynku, że potrzebujemy oprócz tych piesków i kotków, które teraz nam się generują, potrzebujemy rzeczywiście trochę więcej czasu, żeby pomyśleć na tym, jak wykorzystać to do produkowania realnego PKB i realnej produktywności w firmie. Myślę, że przyjdzie taki czas. A jeśli chodzi o po prostu te wzrosty, które te spadki ostatniego tygodnia, to one są bardzo łatwo wyjaśnialne. Pierwsze to, co bym pokazał, to jest wykres z Bloomberga historycznych wycen NVIDII i widać, że o ile rok temu te wyceny na PE były wysokie i odstawały od pozostałych spółek Mag 7, to po prostu fundamenty spółki, zyski NVIDII nadgoniły te ceny i po prostu w tym momencie mamy jakąś premię do pozostałych spółek na mnożnikach, natomiast no zobaczmy, co pokaże NVIDIA, jeśli chodzi o wyniki w przyszłych kwartałach, bo może się okazać, że po prostu znowu ten komponent E, czyli earnings, czyli zyski, wzrośnie więcej niż oczekuje rynek i nagle się okaże, że po prostu że to po prostu jest inline z pozostałą częścią Mag 7. Ale to, co się wydarzyło, to są to jest właśnie taki element, który może z krypto ludzie, którzy inwestują już jakiś czas, będą dobrze wiedzieć, że to, co zabija duże wzrosty w krypto, to są spekulacyjne pozycje, czyli po prostu ludzie lewarują się, czyli kupują na kredyt, zajmują pozycje, więc oni po prostu na bardzo małych spadkach nagle muszą sprzedawać, co potęguje zyski, co potęguje spadki, przepraszam. Więc wtedy mamy takie sharp sell-off, szybkie spadki wynikające z likwidacji zlewarowanych pozycji. I tutaj właśnie ten wykres, który teraz pokazuję, pokazuje właśnie, że w czerwcu były rekordowe napływy do takiego ETF-a. To też jakby pokazuje, jak wspaniałe są rynki kapitałowe w Stanach Zjednoczonych. Ten ETF to jest zlewarowana pozycja na NVIDIA dwa razy, czyli to jest mniej więcej tak, jakby zająć pozycję na jedną akcję, ale tak naprawdę zajmuje się na dwa, czyli de facto zaszyty w tym instrumencie jest lewar, czyli dla nawet ludzi, którzy nie potrafią sobie sami zlewarować, czyli kupić on margin albo wziąć kredyt i kupić, to po prostu rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych wyprodukował gotowy instrument dla zwykłego laika, zwykłego Kowalskiego, żeby sobie lewarować pozycję. Więc mieliśmy rekordowe napływy do tego ETF-a, co pokazuje, że rodzi się konsensus, że NVIDIA może tylko rosnąć, no i wiadomo, że to w krótkim terminie po prostu powoduje, że nie ma kolejnych marginalnych kupców. Znaczy mogą być przez jakiś krótki okres, ale to się właśnie kończy i po prostu myślę, że absolutnie nie wiem, jak to się dalej potoczy. Nie sądzę, że mamy bubble. Myślę, że za bardzo jest to nadwyrężane, czyli jakby bez sensu się mówi o bubble i cały bull market można mówić o bubble, a po prostu nagle się okazuje, że ci, co gadają o bubble, na końcu kupują i oni są stratni. No. Ja mam trochę inne spojrzenie, albo w sensie, że
Co do zasady, ja nie kupuję NVIDII, dlatego że właśnie uważam, że jest bardzo dużo spekulacji i myślę, że o ile no, jestem wielkim believerem AI i w ogóle tego, co się dzieje, to zastanawiam się, czy to jest oparte, rzeczywiście wzrost NVIDII i zysków jest oparty na takich zdrowych fundamentach. No bo oczywiście teraz taka meta, czyli to, jak się robi te modele, jest taka, że trzeba robić większe i większe i większe i więcej tych parametrów tam wrzucać. Natomiast to nie jest powiedziane, że w pewnym momencie firmy nie powiedzą jakiegoś tam stop i że tak naprawdę nowym kierunkiem nie będzie taki generalny model, tylko będą modele małe, które będą stworzone specyficznie do jakiegoś konkretnego jednego zadania i będzie jakiś model, który będzie tylko decydował o tym, który inny model ma coś zrobić. I tak naprawdę w tym momencie NVIDIA opiera się na tym, na czterech, pięciu klientach, pięciu tych fakturach, które pewnie wystawia, które oczywiście Google od nich kupuje karty, Microsoft, Amazon, Meta, nie wiem, czy w ogóle Apple, cokolwiek, no ale chodzi o to, że tam są te pieniądze i to są faktury, które na końcu, tak jak już kiedyś powtarzałem, NVIDIA z tego później ma marżę netto 50%. To jest abstrakcyjnie wysoka marża, tym bardziej, że po drodze jeszcze jest TSMC, które te chipy musi wyprodukować, które gdzieś też korzysta z usług innego monopolisty, czyli ASML do rzeczywiście tworzenia takich maszyn, które z tymi chipami pomagają. Więc no, pytanie, czy to dalej będzie szło w tym kierunku i ja na przykład nie wiem. W sensie ja mam takie, że czy na pewno będzie tak, że oni będą wypuszczali kolejną kartę graficzną za kolejne 30 tysięcy dolarów i będzie nowa faktura na 10 miliardów dolarów wystawiona do Google'a, bo wiemy, że i Google, Microsoft, Amazon pewnie też pracują nad swoimi chipami. Nie wiemy, albo ja nie wiem, no, dla mnie to jest trochę, nie jestem w stanie tego ogarnąć, to jest za trudne. Jaka jest rzeczywiście ta przewaga technologiczna między tymi chipami i czy ona jest w ogóle do nadgonienia, tak? Ale rzeczywiście infrastruktura, którą oni budują, będzie prawdopodobnie na lata i tak się też okazało później z Cisco, tak? Czyli oni nabudowali jakby tej infrastruktury, te światłowody, które po prostu nie były wtedy potrzebne, ale były bardzo potrzebne 10 lat później. Więc ja na to trochę tak patrzę, ale możliwe, że jesteśmy na początku tej bańki, tak? Dobra, to ja myślę, że wszystko to, co powiedziałeś, to jest bardzo mądre, ale to jest zwyczajnie, jeśli chodzi o inwestowanie, to jest overthinking, dlatego że mamy cztery osoby na podcaście i mam wrażenie, że tylko ja mam tutaj alokację do NVIDII, akurat też nie bezpośrednio, tylko poprzez taki trust w Wielkiej Brytanii i to tylko świadczy o tym, że po prostu jesteśmy może dalej wcześnie, bo mam wrażenie, że mam hipotezę, że NVIDIA kupują na tym etapie i będą kupować ludzie, którzy po prostu usłyszą o AI-u, uwierzą w to, że to zmieni świat w bardzo krótkim czasie, więc po prostu jeśli ja chcę po prostu uczestniczyć w tym coś, co się nazywają ludzie w telewizji AI, to ja muszę pójść do konta, zalogować na swoje konto maklerskie i kupić NVIDIA. A to, czy tam są te przychody rekurencyjne, czy tych faktur, czy jest dystrybucja klientów, że on tam sprzedaje ten Jensen do dwóch klientów, czy do 100, to kurde, nie ma absolutnie na ten moment żadnego znaczenia. I po prostu AI, NVIDIA, to jest bardzo proste. I tak. Po prostu na tym, ile macie znajomych, którzy po prostu mają tą NVIDIA? Nie wiem, jestem ciekawy, jak to wygląda w Stanach. Czy to po prostu jest tak, że na każdym rogu i taksówkarz ma i pani sprzedająca, po prostu barista w Starbucksie już też ma NVIDIA? Nie wiem tego. Ale w Polsce nikt w tym nie uczestniczy i jeśli chodzi na przykład, to dobrze widać o krypto. Jaki rodzaj człowieka ma alokację do krypto? I to jest jakby ta tak zwana adopcja, która się wydarza. Tak, ale trochę do tego uproszczenia rynku, myślę, że powodem głównym spadku NVIDII było to, że ludzie popatrzyli na tą tabelkę, albo że ta tabelka się gdzieś pojawiła, że NVIDIA była najwięcej wartą firmą na świecie i popatrzyli Microsoft, no kurde, od tylu lat, bardzo długo jest jakby, Microsoft jest wszędzie, kurde, Office, jakby Microsoft jest whatever. Apple, kurde, no wszyscy mają te telefony tego Apple'a. No to musi być bańka. I jakby ten spadek mógł właśnie wynikać z bardzo prostej rzeczy, że ktoś miał takie poczucie, ej, no ale tego jeszcze nie ma tutaj z nami,
to czemu to jest na pierwszym miejscu. Więc to mógł być prosty powód, dla którego była jakaś taka delikatna korekta. Częściowo na pewno powodem było to, że Jensen sprzedał część swojego pakietu akcji, co na pewno jest jakimś triggerem zawsze. To było zresztą zgodne z planem, bo on ma taki plan sprzedaży pakietu puli swoich akcji do marca przyszłego roku, więc nie jest to zaskoczenie, że sprzedaje w tym okresie. Natomiast jest to zawsze taki sygnał, on coś wie, to jest górka. Kupuję to bardzo mocno, to o czym ty mówisz, bo wycena spółki zazwyczaj jest pokłosiem tego, czy ktoś inny ją ode mnie kupi drożej i czy po prostu będzie coraz więcej ludzi, którzy będą wierzyli w to, że po prostu trzeba tę spółkę kupić drożej, niekoniecznie fundamenty. Natomiast mimo wszystko ci ludzie budują sobie też percepcję za każdym razem, kiedy są wyniki kwartalne. Jak jest sygnał, wyniki kwartalne zostały przewiezione, to po prostu wszyscy robią rajd i kupują. Jak jest niedowózka na wynikach kwartalnych versus estymacja, no to jest nagle strach, że jednak się pomyliłem, bo usłyszałem o tym AI-u w telewizji, kupiłem, a to w ogóle nie była prawda. Nie mówiąc już o tym, że analitycy, którzy trochę lepiej rozumieją te fundamenty, też w jakiś sposób kształtują to, co jest mówione w mediach. Natomiast ja myślę, że to, co powiedziałam wcześniej o Amazonie, o tym, że teraz Amazon wypuszcza swojego chatbota, jest takim trochę pokazaniem, że te fundamenty tam są. Bo jeśli w tym momencie wszystkie największe spółki, które po prostu są zaraz obok Nvidia w tym czubie po prostu największych spółek, będą po prostu musiały kupować te chipy, żeby dostarczać AI, bo już weszły na tę ścieżkę. Po prostu jak jeden zrobi, to drugi nie może nie zrobić. To tak naprawdę mamy bardzo dużo w tym piku największych spółek na świecie, klientów Nvidia, którzy nie mają wyjścia, którzy po prostu muszą to teraz kupować i muszą w tych kilka lat zainwestować w technologię, która nie będzie przynosiła dla nich zysku, po to, żeby zobaczyć właśnie połączenie się tych dwóch linii, które Al pokazał wcześniej, że w końcu zacznie to przynosić dla nich zyski, więc po prostu ja myślę, że tam fundamenty też są, to jest po prostu takie coś, że no, założyły po prostu kajdanki Nvidia, te firmy, które są tam dookoła. Mam jakieś ostatnie zdania tutaj. Jeszcze może jeden element do Nvidia. Z tych teorii, a właściwie praktyki inwestowania behawioralnego są różne biasy, jakie ludzie mają zaszyte w głowie. Jedna to jest taka, że ludzie bardziej się boją, większy ból czują ze straty wynikającej utraty zysku, niż z po prostu trzymania straty. W związku z tym wyobraźcie sobie takiego, nie wiem, emeryta w Stanach, który widzi, że mu jakaś tam Nvidia wzrosła tam, nie wiem, 5 razy i nagle po prostu widzi tam, nie wiem, nagle widzi -3. To co, on po prostu biegnie do komputera i sprzedaje i nagle się robi -8. Po prostu, bo nagle ileś ludzi tak zrobiło. I to widać idealnie w krypto, że te drawdowny 30% to po prostu takie bardzo szybkie wyprzedaże i później powrót, to jest coś, co nie wiem, czy się będzie kontynuowało, mam nadzieję, że tak, ale się kontynuowało historycznie bardzo często. I każdy kolejny szczyt był wyżej niż poprzedni. I to pokazuje jakby ten trend wzrostowy. Póki jakby stock ma new all time high, to trend jest jakby potwierdzany cały czas. Myślę, że taki może śmieszny powód i w ogóle ciekawe, jak to się tym zarządza, ale tam teraz 90% ludzi, którzy pracują w tej Nvidia, jak nie więcej, to są multimilionerzy. Bo dostali stock options. Jensenowi nie zazdroszczę. Duże multi. Jak motywować tych ludzi? Jak motywować ludzi, którzy mają tak strasznie dużo już teraz na koncie i mogliby wszyscy pójść na emeryturę sobie. Oni odchodzą, słuchajcie, i zatrudnia nowych? No nie wiem, trochę wiesz. Jensen ma 60 osób, które do niego raportują, więc myślę, że to jest taka nagroda, że po prostu masz dużo pieniędzy, ale raportujesz do Jensena, także może to jest to rozwiązanie. Słuchajcie, szybko ostatni temat lokalny i tutaj będę chciała po prostu, żeby każdy z was powiedział krótko, co jest dla was najważniejsze w tym temacie. Jest to nasz temat polski. Z jednej strony dowiedzieliśmy się na świeżo, jaki jest plan dotyczący CPK. Projekt został urealniony, natomiast inwestycja ma być zrealizowana do 2032 roku. 131 miliardów złotych ma to kosztować. Główne elementy to lotnisko i wybudowanie tak zwanego Y, czyli szybkiej linii kolejowej, która będzie jechała od Warszawy do Łodzi, a potem będzie się rozwidlała na Wrocław i Poznań. Także mamy tutaj duże wydatki przed sobą, a z drugiej strony nowość: Unia Europejska wprowadziła Polskę i 6 innych krajów, w tym na przykład Francję i Włochy, do tak zwanej procedury
nadmiernego deficytu. Na razie jesteśmy na pierwszym etapie tej procedury. Niedługo dostaniemy wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób mamy w ciągu no co najmniej 4 lat, tak doceniamy na to co najmniej 4 lata, ale żeby z niej wyjść. Także z jednej strony Unia Europejska widzi, że weszliśmy w niebezpieczny rejon, w którym wydajemy za dużo. 2023 był rekordowym rokiem, jeśli chodzi o deficyt w Polsce w ostatnim czasie. Z drugiej strony taki wspaniały wydatek nas czeka. Chciałabym od każdego z Was usłyszeć, co uważacie, że jest najważniejsze, jakie wnioski z tego wyciągacie, i może zacznijmy od Ala. Wymieniłaś moje miasto rodzime, Łódź. Historia połączeń kolejowych Warszawa-Łódź jest długa i burzliwa. Pamiętam jeszcze lata tam, okolice 2004, gdzie więcej musiałem jeździć i tak dalej, to chyba ten pociąg zajmował około 2 godziny, czyli mniej więcej tyle, ile przed wojną. Teraz jest, z tego co pamiętam, około 1,5 godziny, co jest z mojego punktu widzenia takim trochę takim samym czasem jak samochodem, więc pociąg musi konkurować tak jak w rynkach, no ze wszystkimi innymi możliwościami. Wiadomo, pociągiem jest trochę taniej jak się jedzie samemu, ale jak już nie samemu, to niekoniecznie. No ja z takiego punktu widzenia to już tak ogólnie to wydaje mi się, że dobra inwestycja, natomiast ten całe ogłoszenie o tym i tak wszystko to trochę to takie było chaotyczne, nie wiedziałem co z czego do końca wynika i dlaczego, bo czytałem trochę o tych decyzjach i o tym co teraz było właśnie mówione, jaki jest ten plan na CPK i te połączenia kolejowe. Natomiast ciekawi mnie to rzeczywiście, jak wygląda też finansowanie tego wszystkiego. Wiem, że tam jest spora część długiem, ale wydaje mi się, że tam już nie będzie tak wesoło z, że tak powiem, dofinansowaniem unijnym i na to nie będzie za bardzo dofinansowania unijnego, tak jak te wszystkie autostrady praktycznie, które wybudowaliśmy. Więc zobaczymy, jak to wpłynie, bo wracając do tego pytania o ten deficyt, no ja bym wolał tego pilnować i robić tu rzeczy z głową. A budowanie, nie wiem, naraz dwóch lotnisk, jedno obok drugiego w zakresie 100 km z dużą przepustowością nie jest dla mnie 100% jasne. To tyle. Jeżeli... Ale szybko do Łodzi i z Łodzi. Ja jestem i byłem zawsze wielkim orędownikiem CPK, wręcz nawet do tego stopnia, że odmawiałem głosowania na ludzi z partii, którzy po prostu mówili, że to CPK to jest generalnie zły pomysł. Natomiast samo to ogłoszenie miałem takie poczucie, że nasz pan premier Donald Tusk chciał wszystkim dogodzić. W sensie, że tam po prostu jakby z jednej strony wybudujemy to CPK, zrobimy te linie, one będą w ogóle szybsze niż te, co PiS zaplanował, bo tam będzie jeszcze szybciej jechała ta kolej, że to Okęcie to jeszcze zostawimy i tam będą jakieś drony latały z niego. W sensie, że on tak naprawdę chciał trochę wszystkim dogodzić. Jeżeli to będzie tak, że to się wybuduje do tego 2032 roku, to ja będę szczęśliwy, bo chciałbym, żebyśmy mieli centralne hubowe lotnisko w Polsce. Natomiast boję się, że to przedłużenie tego terminu oddania to jest tak naprawdę jakaś luka na to, żeby w 2027 roku powiedzieć, słuchajcie, no jednak nie ma tutaj takiej pozycji, żebyśmy budowali, ale na szczęście rozbudowywaliśmy to Okęcie trochę. I ten Modlin też rozbudowaliśmy trochę. Więc tak naprawdę ja tutaj czuję jakiś szwindel, przekręt. Jeśli chodzi o ten deficyt, to dużo państw wchodzi do tego deficytu. Ja też nie wiem, czy nie jestem zwolennikiem tego, żeby z tego deficytu, bo my wpadliśmy tam dlatego, że mamy rzeczywiście deficyt budżetowy, niekoniecznie tam procent długu publicznego. Żeby w jakiś sposób jednak wziąć pod uwagę to, ile wydajemy na militaria, który ten, tak jakby te wydatki są ponadprogramowe i na pewno... Utrzymanie Ukraińców, Ukraińców w Polsce. Więc to powiedziałbym, że tu bym jakby nie patrzę na to tak, jak nie mam czarnowictwa, jeżeli chodzi o ten nasz deficyt. Ja uważam, że powinniśmy inwestować więcej, infrastrukturalne rzeczy, to nam przywiozie pieniędzy long term i to jest, stoję przy tym u każdego. Może ja się tutaj dołączę, bo myślę podobnie właśnie jak Luke, mam wrażenie, że to jest po prostu taki performance PR-owy w wykonaniu i to już było wykonywane wielokrotnie i to jest powtórka z rozrywki. Tydzień temu mówiłem właśnie o tym, że z jakiegoś dziwnego powodu tej elektrowni nie możemy wybudować i jest cały czas robienie planów, które później nie są realizowane, nikt nikogo nie rozlicza z tych planów i przez to, że nikt nikogo nie rozlicza z tych planów, to zawsze można obiecywać i po prostu ludzie to kupują, za każdym razem się nabierają
I to jest kolejny raz to samo. Po prostu nie ma woli, moim zdaniem, politycznej, ani przyzwolenia takiego geopolitycznego, jakkolwiek to nazwać, na robienie z Polski w tym momencie tutaj jakiejś dużej siły czy czegokolwiek. I tyle. Po prostu to jest jakby, nie wiem, kopnięcie puszki na za dwa lata, jakaś będzie inna partia, inna będzie się po prostu tym martwiła. Donald Tusk ma przed sobą, zdaje, też takie głosy dochodzą, wybory w przyszłym roku, nie pan Rafał Trzaskowski. W związku z tym musi dbać o słupki wyborcze, więc no ja jestem tak bardzo skomplikowanie, jak ktoś mówi, tak jak Warren Buffett mówi, jeśli nie jesteś w stanie wytłumaczyć swojej tezy inwestycyjnej w trzech zdaniach, to znaczy, że po prostu nic nie rozumiesz. Ja nic z tego nie rozumiem, co oni chcą zrobić. Nie wiem, jak, co oni próbują sprzedać, no ale po prostu większość niestety ludzi myśli tak, że jeśli coś jest bardzo skomplikowane, to znaczy, że po prostu ktoś bardzo mądry mówi i on wie, o co chodzi. To zapewniam, że tak nie jest. Nie? Myślę, że po drugiej stronie po prostu oni nie rozumieją, co robią, ale na pewno wiedzą, co powiedzieć, żeby to się dobrze sprzedało. Ja, słuchajcie, byłam w zeszłym tygodniu na spotkaniu z ministrem Laskiem, który notabene też jest z Elbląga, tak jak ja. To było małe spotkanie, było nas może 20 osób. Jedna rzecz, którą powiedział minister Lasek, to jest to, że duża inwestycja, taka jak na przykład duża elektrownia atomowa albo CPK, to jest inwestycja na 3-4 kadencje. W tym momencie nikt w Polsce nie ma takiego zaplecza politycznego, żeby pozwolić sobie przez 3-4 kadencje nie dowieść jakiegoś efektu. I CPK, które zostało zaplanowane przez rząd PiS-u, podobno nie spinało się co do szczegółów. Na przykład cargo, które było obiecywane, przychody z cargo, które były obiecywane jako bardzo ważny argument za budową CPK, ta linia argumentacji miała taki mankament, że LOT nie ma samolotów cargo. Żeby zainwestować w taką flotę cargo, żeby to wszystko poprzewozić, to są ogromne inwestycje, których nie da się po prostu ponieść w krótkim czasie. W związku z tym to cargo i tak woziłaby Lufthansa na te nasze lotniska. Dodatkowo są lotniska takie jak na przykład lotnisko w Łodzi, czy lotnisko w Radomiu, które w tym momencie, kiedy już nie obsługuje tych wspaniałych lotów do Nowego Jorku, mogłoby obsługiwać właśnie loty cargo. Tylko, więc że tak większość naprawdę cargo jest przewożonych w samolotach pasażerskich. Więc to właśnie jest sens budowania lotniska hubowego, że w samolocie, którym my lecimy, leci cargo też z nami. Tych samolotów i tak nie ma tyle, żeby obsłużyć tyle cargo, ile było zaplanowane, żeby przejąć od Frankfurtu. Jakby to i tak potrzebujesz floty samolotów, żeby wozić ludzi, żeby wozić cargo. Potrzebujesz po prostu kupić, znacząco zwiększyć flotę samolotów. Więc tych samolotów tam pod 100 musielibyśmy kupić. To jest dosyć duża inwestycja. Więc myślę, że po prostu oni sami do końca nie wiedzą, co mają zrobić. Bo z jednej strony muszą nam coś dać, tak na dobrą sprawę, tej jeszcze kadencji, żeby potencjalnie zostać na tę drugą, żeby zdążyć po prostu z dowiedzeniem tego CPK. Więc to musi być więcej projektów mniejszych niż jeden, żeby po prostu cokolwiek pokazać, żeby wyborcy mieli coś dostarczone. Więc wyobrażam sobie, że jest to faktycznie dosyć trudne, żeby to dostarczyć. I tych argumentów tak naprawdę w powietrzu jest dużo. I wyobrażam sobie, że naprawdę zrobiony na szybko plan CPK mógł się nie spinać, tak samo jak ten przekop tutaj Mierzei. Okej, fajnie, Mierzeja była przekopana, ale nie było wiadomo, kto ma tutaj wozić i co, i tak naprawdę kto będzie to pogłębiał, czy to ma robić lokalny samorząd, czy a ten plan teraz jest centralny. Na szybko, czy nie na szybko? Bo to jest tak, że właśnie eksperci się zmieniają i eksperci komentują i mówią, że tamten był przeszacowany, ale teraz jak rozbudujemy wszystkie lotniska regionalne i połączymy je kolej, to będzie już okej. Okay. No w sensie i nie jest na szybko. Małe plany jest łatwiej robić na szybko, nie? Że tutaj coś rozbudujemy na Chopinie, a tutaj coś na Modlinie, to jest coś, co wymaga mniej przemyślenia, jakby dwa lotniska, które już znamy, niż zbudowanie czegoś, czego nie znamy. Natomiast też kolejna taka konstatacja moja jest taka, że faktycznie branding tego wszystkiego nie jest najlepszy, że PiS lepiej sprzedawał wizję, niż robi to KO w tym momencie, bo tak naprawdę nie wiadomo, co oni tu w ogóle oferują. A można byłoby to ubrać w jakiś wspaniały dworzec przyszłości na Chopinie i Ja bym to podsumował tak. Jeśli mielibyśmy dwie równoległe rzeczywistości i kazalibyśmy jednej partii i drugiej partii pozyskać finansowanie VC w Stanach Zjednoczonych,
to Platforma by absolutnie nic nie dostała w tych Stanach Zjednoczonych, bo patrzy tak realnie, zaczyna liczyć jakiegoś Excela, im się to nie spina i widzą wszędzie problemy. Natomiast jakby wysłać Morawieckiego z Kaczyńskim do Silicon Valley i mieliby po prostu przedstawić swoją po prostu pojechaną wizję rzeczywistości, to VC po prostu to mają większe, mieliby większe szanse, żeby uzyskać pieniądze, nie? Od takiego no Andreessen Horowitz. Przyszedł Vinci i ten drugi inwestor, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ten z Australii, no jakieś finansowanie było. Podobno teraz Vinci rozmawia z Orbanem w Budapeszcie, jeżeli chodzi o rozbudowę tam hubów. Z Vinci jest taka ciekawa rzecz, że warunkiem inwestycji Vinci było likwidacja Okęcia i to podobno jest jakiś problem. Ale no to w takim razie, gdybyśmy mieli PiS, to mielibyśmy CPK+, teraz mamy tylko CPK, ale liczmy na to, że chociaż do tej Łodzi szybko się dojedzie. To był kolejny wspaniały odcinek RumblePod. Bardzo dziękujemy słuchaczom. Lajkujcie, komentujcie, przesyłajcie znajomym. Bardzo dziękujemy, że słuchacie i do zobaczenia za tydzień. Cześć. Dzięki, cześć. Cześć.